Dzień dobry moi kochani ludzie, witam was serdecznie, ale to bardzo serdecznie na porannej niedzielnej kawiczce. Pół godzinki dla rodzinki, stuk puk kubeczkami. Witajcie moi drodzy kochani ludzie. Ja co prawda dzisiaj nie z kawiczką, ponieważ nagrywam wam to po obiedzie, ale mam herbatę. Zaczynam sezon herbatowy. Oczywiście jak zaczęłam mówić, to się porywy wiatru jakieś robią. A jest tak, że jest spokojnie, spokojnie, nic nie wieje. A tak jak mówię, zaczynam do was nagrywać i coś tu się dziwnego dzieje. Ale pomyślałam sobie, wiecie co, wróciłam przed chwilą z barkiem. Dzisiaj był bardzo ładny, pogodny dzień. Myślę, że jeden z ostatnich takich fajnych. Pomyślałam sobie, że usiądę jeszcze tutaj w Pitulowie i pogadam do was z ogródeczka. Cześć Baryłko, dzień dobry kochany mój. Moi drodzy ludzie, miałam temat naszykowany na tę kawiczkę i chciałam go poruszyć, ponieważ w czwartek naszły mnie pewne refleksje podczas oglądania telewizji, którą bardzo rzadko oglądam. Już wam mówiłam o tym, że w sumie oglądam tylko takie programy przyrodnicze, jakieś takie o Anglii, tutaj Country Life, takie wiecie, relacje ze Szkocji, z Walii, z takich dzikich, wspaniałych terenów, albo wiecie, gdzieś na farmach wysoko w górach, czy na takich totalnych odludziach są te filmy, na miejscach odludnych są te filmy nagrywane. No ale coś tam robiłam, wiecie, w komputerze w międzyczasie, wiecie jak to ja robię, czasami 10 rzeczy naraz i trafiłam na program, który mnie tak zaintrygował, że postanowiłam, iż nakręcę o nim kawiczkę jedną osobną, ale wiecie co, wracając do tego, że nachodzą mnie ostatnio jakieś takie różne refleksje, robiąc tę herbatę z cytryną, przypomniała mi się moja świętej pamięci babcia Helena i dotarło do mnie, że jak wy będziecie oglądać tę kawiczkę, to będzie ostatni dzień października i jutro będziecie mieć wszystkich świętych. I nie powinnam poruszać tego tematu, który sobie zaplanowałam, który chciałam wam nagrać, bo po prostu to chyba babcia, wiecie, dała mi znak od siebie, żebym... Aga, zastanów się, to nie jest miejsce i to nie jest temat, to nie jest przede wszystkim czas na to, żeby to poruszać, także wrócimy sobie do tematu tego, o którym chciałam wam dzisiaj mówić. Natomiast po prostu sobie spędzimy miło czas tutaj w Pitulowie, jeszcze wśród resztek kwiatków, przy herbatce mojej i przy waszej kawiczce lub przy czymkolwiek macie w tej chwili, cokolwiek macie w tej chwili, to życzę wam albo smacznego śniadania, albo fajnej kawiczki, herbatki, co tam macie, dawajcie znać. I tak wiecie co, robiąc tę herbatę, naszły mnie kolejne refleksje, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest taki czas, kiedy dopada nas melancholia, przynajmniej ja tak mam, melancholia, wspomnienia, refleksje. Człowiek się zatrzymuje, wycisza i zaczyna wspominać, zaczyna myśleć o tych czasach, które były, o tym, co się dzieje w tej chwili. I wracając kolejny raz do tematu herbaty, tak jak powiedziałam, przypomniała mi się moja babcia, ponieważ u babci zawsze była taka herbata z cytryną. Czarna herbata i plasterek cytryny. Babcia, jeszcze pamiętam, babcia piła z takiej szklanki zwykłej. Pamiętacie, za czasów komuny były szklanki i do szklanki były podstawki szklane. Babcia nie uznawała tych metalowych koszyczków, chociaż potem już na taką bardzo zaawansowaną starość, to wiem, że gdzieś tam od jakiejś ciotki Klotki dostała taki koszyczek metalowy i jego używała. Natomiast ogólnie całe życie pamiętam u babci, że były podstawki szklane do szklanki.
I babcia zawsze piła taką herbatę z cytryną, do której dodawała 3 łyżeczki cukru, wyobrażacie sobie. I ja pamiętam, że też byłam jako dziecko nauczona picia takiej herbaty. I piłam herbatę, do której dodawałam 3 łyżeczki cukru. I później, jak już byłam młodszą młodzieżą, czyli wchodziłam w okres taki, kiedy już się samemu wyjeżdżało na obozy harcerskie, to tam wiadomo, że było różnie i czasami zdarzały się takie sytuacje, że zabrakło cukru. I ja strasznie z tego powodu cierpiałam. Później zaczęłam wyjeżdżać na konne obozy. I tak jakoś pomalutku dotarło do mnie, że ja tego cukru używam za dużo i właśnie na tych wyjazdach z powodu tego braku cukru strasznie cierpiałam jako osoba używająca 3 łyżeczek cukru do herbaty i pamiętam, że postanowiłam się odzwyczaić i zaczęłam tak pomalutku zmniejszać tą porcję cukru w herbacie, aż doszłam do zera, wyeliminowałam ten cukier z herbaty i byłam bardzo dumna z siebie, bo jak zabrakło gdzieś na wyjeździe cukru, to ja już nie musiałam się martwić. Jeszcze wtedy nie myślałam tymi kategoriami, że to jest niezdrowe, że cukier to biała śmierć, bo wtedy nie było takiej wiedzy, nikt nie myślał tymi kategoriami. Tylko po prostu cieszyłam się, że nie muszę zdobywać cukru. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć, że właśnie naszły mnie takie refleksje, jak to u babci bywało, że była zawsze ta herbatka z cytryną i babcia zawsze mówiła, że nigdy nie napije się tak dobrze, jak czarną, gorącą herbatą z cytryną. Przy czym muszę zaznaczyć, że nigdy nie było u babci herbaty takiej w torebkach ekspresowych, tylko zawsze była normalna herbata sypana. Wiecie, w tamtych czasach herbata Madras. To było coś tak dobrego. To były takie delicje. Wiecie, że się zdobywało i herbatę, i kawę, i wszystko. No i tak właśnie dzisiaj sobie pomyślałam, że to jest jakiś taki znak od babci, żebym nie poruszała tego tematu, który chcę poruszyć, bo po prostu to nie jest czas na to. Jutro Wszystkich Świętych wszyscy będziemy, bo ja też się wybieram na cmentarzach. Ja też będę na cmentarzu rano z Barkiem, pójdę tutaj na ten nasz cmentarz. I tak właśnie sobie przypomniałam, jak to z babcią zawsze chodziłam na cmentarz. Mamy na dołach 2 groby. Tak przy okazji, kochani moi, ja mogę to powiedzieć, bo wiecie, Daniel nie żyje, więc nie będzie miał do mnie pretensji, że podaję jego nazwisko. Zapomnę o tym, więc mówię od razu w tej chwili, bo się zagadam. Ponieważ przybywa was i jest kilka osób z Łodzi i dziewczyny pisałyście mi, żebym podała adres Daniela kwatery, tam gdzie Daniel jest pochowany, bo chciałybyście Daniela odwiedzić, zapalić świeczkę we Wszystkich Świętych. Słuchajcie, nie jestem w stanie, sprawdzałam, ale nie mogę znaleźć tego adresu. Myślę, że we Wszystkich Świętych to kancelaria będzie zamknięta, także ja nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Ewentualnie mogę podać nazwisko Daniela i wiecie, dzień urodzin i dzień śmierci i adres cmentarza. Tam można do kancelarii zajrzeć i się zapytać o to, jaki jest jego adres, ale pewnie już to będzie za późno. Myślę, że nie będzie to otwarte we Wszystkich Świętych. Daniel Jezierski. Cmentarz Doły na ulicy Smutnej. Tam przy samej bramie, przy wejściu jest kancelaria, gdzie można zapytać o adres. Daniel urodził się 26 kwietnia 91 roku, a zmarł 29 sierpnia 2014 roku. Pogrzeb był 20 października 2014 roku, także kochane moje dziewczyny, no nie wiem, nie jestem w stanie jeszcze to, co mogę wytłumaczyć. Jeżeli znacie cmentarz na Smutnej, jak staniecie przed główną bramą, tam są takie budki z kwiatami przy samej głównej bramie, na ulicy Smutnej. I jak staniecie
przodem do bramy, za wami jest drugi cmentarz, bo to jest ulica Smutna i po dwóch stronach są cmentarze. I za wami jest cmentarz, stoicie tyłem do dołów, do dzielnicy Doły, gdzie są bloki. Za wami jest cmentarz, na którym są cmentarz Doły również, po drugiej stronie ulicy Smutnej. I za wami jest kaplica, w której są pogrzeby. I przed wami jest brama do następnego cmentarza na ulicy Smutnej. Jak ruszycie prosto aleją główną, po bokach bramy są budki z kwiatami i ruszycie prosto, mijacie chyba dwie alejki, dochodzicie do krzyża, na środku alei stoi krzyż i Daniel leży aleje dalej za tym krzyżem, po prawej stronie to jest trzeci albo czwarty grób. Bardzo charakterystyczny, dlatego że Daniel ma grób z takiego ceglanego marmuru. To jest jedyny grób w tej alejce. Jego widać dosłownie z tej głównej alei. Czyli jeszcze raz, cmentarz Doły na ulicy Smutnej. Stajecie tyłem do kaplicy, w której są pogrzeby. Wchodzicie w bramę cmentarza, idziecie, dochodzicie do krzyża, który jest na głównej drodze. Idziecie dalej do alejki i skręcacie w prawo w pierwszą alejkę, która jest krzyż, idziecie prosto i do pierwszego zakrętu w prawo. I Daniel już tam leży po lewej stronie. I jako to jest jedyny jedyny taki pomnik z ceglanego marmuru. Tam jest zdjęcie Daniela. Także ten pomnik jest bardzo łatwo znaleźć, jeżeli ktoś wie, który to jest cmentarz, gdzie jest kancelaria na ulicy Smutnej. To naprawdę łatwo jest Daniela znaleźć. To jest ten cmentarz po tej stronie, gdzie jest kancelaria, zaraz przy płocie cmentarza. Także no może któraś z was będzie chciała zajrzeć, zapalić świeczkę, byłoby mi niezmiernie miło, naprawdę, wiecie, no nie byłam w stanie po prostu tego adresu wam podać. To tyle w kwestii waszych pytań. Z góry dziękuję, jeżeli któraś z was będzie mogła tam zajrzeć, bo będzie mi bardzo miło, naprawdę. Wiecie, no to jest taki czas, ja tak jak zaczęłam wspominać, po prostu dla mnie wszystkich świętych, to w ogóle była rzecz niewyobrażalna, że można nie być na cmentarzu u swoich bliskich w tym czasie. I pamiętam, że jak przyjechałam do Anglii, to bardzo cierpiałam z tego powodu, bo każde wszystkich świętych to była po prostu taka pustka, taka, wiecie co, taki, ja nie wiem jak to opisać, każdy kto to przeżył, kto poza granicami Polski był i nie mógł do swoich bliskich w ten dzień iść, to będzie wiedział o czym ja mówię. No i kochani, ja wiem, pisaliście mi, już wam o tym mówiłam, że nieważne jest to gdzie jesteśmy w tym momencie, ważne jest to co mamy w sercu, ale kochani, ja naprawdę bardzo cierpię z tego powodu, że nie mogę być jutro na cmentarzu. Nie mogę być u Daniela na cmentarzu, bo na cmentarzu to będę i dzisiaj będę, w niedzielę się wybieram, jutro w poniedziałek się wybieram, także wiecie, po prostu muszę iść, żeby się wyciszyć, żeby tę atmosferę cmentarza przyswoić, żeby mieć to w sercu, bo taką mam potrzebę i bardzo chciałabym być w tym dniu u Daniela, niestety nie mogę. Ja wiem, że Daniel nie będzie sam, że będą się lampki paliły, że ktoś tam go odwiedzi zawsze, ale wiecie o tym, że chciałabym być u Daniela. Mój kochany. Wracając do mojej babci, bo o niej chciałam troszeczkę powiedzieć. Zawsze chodziłam, przerwałam, bo przypomniało mi się o tym, że miałam wam adres Daniela podać. Zawsze chodziłam z babcią w tym czasie przed wszystkimi świętymi na cmentarz Doły, bo myśmy miały tylko te dwa groby na dołach do posprzątania, do przygotowania i tam zawsze szłam z babcią, wiecie, niosłam wiaderko, grabki, te wszystkie niezbędne przybory, które trzeba było zabrać na cmentarz i szłyśmy razem, kupowałyśmy jakieś kwiaty, przeważnie chryzantemy w doniczce i szłyśmy na cmentarz i pomagałam babci te groby szykować. Zawsze trzeba było wyszorować taki grób, wiecie, kwiaty postawić, zapalić lampki i
to było tak normalne, to był taki rytuał, po prostu nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej, że kiedyś to się zmieni, a babcia zawsze mówiła tak: Aguniu, pamiętaj, że kiedyś mnie zabraknie. I pamiętaj, zrób tak, nie stawiaj tutaj, bo tutaj będzie ślad na płycie, to zrób tak. Pamiętaj, że co ileś lat trzeba odnowić literki, bo się farba, bo farba płowieje i nie będzie widać i będzie bardzo nieładnie wyglądało. A wiesz, że ja nie lubię, jak coś tak wygląda. Moja babcia była pedantką i zawsze bardzo dbała o szczegóły. I zawsze mi tak mówiła, a ja słuchałam i mówiłam, albo myślałam sobie, ale wiem, że też mówiłam babci. Mówiłam: babciu, o czym ty mówisz? Jak to, że ciebie zabraknie? Przecież wiesz, no jesteś, zawsze tutaj przychodzimy razem. No potem pamiętam, że im byłam starsza i patrzyłam na babcię, to docierało do mnie takimi małymi krokami, że faktycznie kiedyś tej babci zabraknie. Potem pamiętam, co moja rybko, Baruś mnie tutaj zaczepia. Potem pamiętam, że jak już Daniel był taki, że chodził bez wózka, że już był takim chłopczykiem, wiecie, samodzielnie się poruszającym. Baryłko! To zawsze jak szliśmy, jak szłam z babcią te pomniki przygotować, groby wyczyścić, wysprzątać, to Daniel z nami chodził, uwielbiał. I zawsze sprzątał ze mną, pomagał mi liście zbierać, zapalał lampki, gadał przy tym, siadał sobie na tym pomniku. Zawsze mu opowiadałam jakieś historie takie o dziadkach, on słuchał, gadał do nich, wiecie, jak to dziecko. Potem zaczęłam chodzić sama na te pomniki, szykować, wiecie, sprzątać wszystko i zawsze mówiłam: babciu, miałaś rację, że jak ciebie zabraknie, to ja będę chodziła i będę się starała, żeby wyglądało po twojemu. Bo babcia zawsze mówiła: Aguniu, ja to bym chciała, żeby to wyglądało po mojemu. Pamiętaj, zrób tak i tak i tak i tak, bo tak to ja nie lubię. I tak, wiecie, i tak mi to w głowie zostało, że zawsze robiłam tak, jak babcia chciała, żeby to wyglądało. I tak, wiecie, przez tą herbatę z cytryną ja zeszłam na te wspomnienia. Zupełnie mi to jakoś wyszło z głowy, wiecie co? Mózg jest dziwnym urządzeniem, bo o tylu rzeczach się zapomina. I zobaczcie, jest wszystkich świętych przed nami i wszyscy o tym myślimy. Wszyscy jesteśmy świadomi tego dnia. A ja zupełnie jakoś tak wyszło mi to z głowy, że ta babcia tak bardzo dbała o te groby i herbata przypomniała mi o tym wszystkim. Mózg jest niesamowitym urządzeniem, naprawdę brak mi słów. I tak mnie dzisiaj dopadło i tak sobie myślę i tak sobie wspominam zawsze, jak to wszystkich świętych wyglądało. Te groby się czyściło, potem zawsze to przed wszystkimi świętymi te groby były przygotowane, wiadomo, wiecie, też sami tak szykujecie. I potem już we wszystkich świętych się szło, jeszcze jakieś takie ostatnie kwiatki czasami się dokupywało, chociaż rzadko, przeważnie już były wcześniej kwiatki doniesione, zapalaliśmy lampki, tam się zbieraliśmy, postało się przy tych grobach, porozmawiało. Potem było spotkanie rodzinne, obiad i tak ten dzień mijał. Pamiętam zawsze, że tak bardzo zmarzłam na wszystkich świętych. Często też z tatą jeździłam do Ciechocinka, ponieważ rodzice taty są w Ciechocinku pochowani i tam też często z tatą jechałam mu pomóc. Wiecie, no starałam się i tutaj jechać i tutaj zajrzeć, także takie te wspomnienia. I teraz od tylu lat w tej Anglii po prostu nie mogę być w tym dniu na grobach i jest to naprawdę bardzo smutne. Boli to, wiecie co, bo człowiek jest tak daleko i jest się bezradnym, bo pokazywałam wam w tamtym roku, jak wygląda cmentarz tutaj w Anglii na wszystkich świętych i po prostu to nie obchodzi się tego święta. Mało kto przychodzi na cmentarze. Te cmentarze wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Przyzwyczaiłam się do tego, ale jest bardzo ciężko, szczególnie od czasu, kiedy Daniel tam jest na cmentarzu.
Ale wiem, że nie będzie sam. Jest pochowany w grobie razem właśnie z babcią, o której wam opowiadałam, z babcią Helą i z dziadkiem Witkiem, którego nigdy nie poznał, ponieważ dziadek zmarł długo przed urodzeniem Daniela. Nawet ja go słabo pamiętam, bo dziadek zmarł, jak ja miałam 4 lata. To są moi dziadkowie, a Daniela pradziadkowie, czyli Daniel jest pochowany razem z moimi dziadkami, a ze swoimi pradziadkami. Także nie jest sam. Zawsze o tym myślę i cieszę się, że nie jestem sam. I nie piszcie mi, że to jest tylko ciało i że on już o tym, jego to nie interesuje, bo wiadomo co, po prostu wiecie, ja jako mama odbieram to w taki sposób, że cieszę się, że nie jest sam. Także taka melancholia, tak mnie naszło i te wspomnienia cały czas mam dzisiaj w głowie, w tej chwili i tak sobie myślę, ile to się przez te lata zmieniło. W ogóle ile osób odeszło, wiecie, spośród moich znajomych już tyle osób zmarło z różnych przyczyn. Jedni chorowali, jedni, wiecie, jakiś wypadek z powodu alkoholu. Też niektórzy odeszli, niestety nie byli w stanie sobie poradzić z nałogiem. Z powodu nowotworów. Jak człowiek zacznie przeliczać, to się okazuje, że jest to tyle osób, że po prostu wręcz niewiarygodne. Zawsze babcia mówiła, że odszedł, a jeszcze taki młody człowiek mógł tyle żyć, a na przykład miał 60 lat i ja tak słuchałam sobie, myślałam, mówię, babcia, o czym ty mówisz, 60 lat i młody człowiek? No teraz człowiek im starszy, tym bardziej rozumie, jak to wygląda, prawda? Dobrze, kochani moi, będziemy kończyć. Wiecie, to tak niby mówiłam wam, że bez tematu, no ale temat Wszystkich Świętych sam się nasuwa w tym czasie i po prostu, wiecie, no wszyscy odwiedzamy swoich bliskich, którzy już odeszli i nie mogą być tutaj z nami. Moi kochani, uważajcie na siebie dzisiaj, jutro. Wiecie, co roku tyle osób ginie, jest tyle wypadków. Pamiętajcie o tym, że to jest specyficzny dzień. Dużo ludzi jest poddenerwowanych. Nie chciałabym, żeby cokolwiek, komukolwiek się stało, bo to jest, wiecie, tragedia straszna. Nie wiem, dlaczego co roku słychać, ilu kierowców pijanych jeździ. Wiecie, to jest od lat, rok w rok ten sam problem. Nie rozumiem tego. Także uważajcie na siebie, uważajcie przy tych pomnikach. Wróćcie w zdrowiu i w sile, tak samo jak wyjdziecie z domu, żebyście w tym samym stanie wrócili do domu. Tego wam życzę. Mam nadzieję, że będzie pogoda, że dopisze, że nie będzie padało, że nie będzie jakiegoś mrozu dużego, że ten dzień po prostu spokojnie minie, że będzie można, wiecie, się wyciszyć i pojednać z tymi naszymi bliskimi, że w takiej zadumie będzie można ich powspominać, zapalić te lampki i spędzić godnie ten dzień. Ściskam was bardzo mocno, pozdrawiam. Jak zwykle przesyłam wam moc pozytywnej energii. Cóż, moi kochani, do zobaczenia. Trzymajcie się w miłości. Pozdrawiam was bardzo, ale to bardzo serdecznie.